W piątek, 16 marca, w Centrum Handlowym Szpak w Przemyślu odbyło się niecodzienne jak na to miejsce wydarzenie. W niedawno otwartej galerii pod Szpakiem, pod egidą Przemyskiego Klubu Plastyka Nieprofesjonalnego, odbył się finisarz wystawy prac malarskich członków klubu. Była to pierwsza taka wystawa, prezentowała ogólny przekrój prac przemyskich artystów amatorów. Od poniedziałku czynna będzie kolejna wystawa, tym razem obrazów członkini klubu pani Barbary Cieślak. Klub Plastyka Nieprofesjonalnego działa przy Centrum Kulturalnym w Przemyślu. Liczy sobie już ponad 45 lat, także jest to taki szacowny wiek. Klub wystawia za granicą też, bo współpracują z podobnymi sobie zrzeszeniami artystów na Węgrzech, na Słowacji. I zrzeszamy bardzo różne osoby o różnym temperamencie malarskim, o różnym spojrzeniu na świat. No i co łączy te osoby? To, że dla nich malarstwo, grafika, rzeźba, bo mamy też rzeźbiarzy, jest pasją. Jest pasją i dlatego uważam, że jest to bardzo piękne i ważne, że w taki sposób realizują siebie. W związku z reorganizacją pomieszczenia w Centrum Kulturalnym mamy takie możliwości, że dwie osoby z klubu mogą mieć wystawy w ciągu roku. Natomiast tych aktywność jest dużo większa. I po prostu zawdzięczamy panu Wojciechowi i Szpakowi, że możemy tutaj po prostu pokazywać to. Należy do klubu pani Ewa Wolak, zresztą bardzo ciekawy artysta i już długo współpracujący z klubem. I pani Ewa ma też ciekawe nagrody, oznaczenie, uczestniczy w wojewódzkich przeglądach, w regionalnych przeglądach plastyki nieprofesjonalnej. Tam są jej akwarele, bo ona bardzo lubi malować portrety, maluje akwarelami. Z zawodu jest dziennikarzem i dzięki współpracy z właśnie domem towarowym Szpak była możliwość zagospodarować pomieszczenie niewynajmowane w tej chwili do pokazu twórczości klubowiczów. No jesteśmy, bardzo się cieszymy na tą możliwość, na tą okazję i jak najbardziej zależy nam na tym, żeby to był ciąg, żeby to był system jakiś, bo taki jednorazowy pokaz mało by zmienił. Nasz klub Plastyka przy Centrum Kulturalnym w Przemyślu od kilku lat nawiązał, to znaczy parę lat temu nawiązaliśmy kontakty z grupą podobną ze Słowacji, z podbechorlacką paletą, z którymi współpracujemy, jeździmy na plenery razem, znaczy oni do nas przyjeżdżają, do nich jeździmy na plenery, robimy wspólne wystawy, które odbyły się m.in. na Zamku w Kraśniczynie, na Zamku Kazimierzowskim. Współpraca nam się na tyle mile układa, że mamy taką koleżankę, która mieszkała na pograniczu Węgier i Słowacji. Dzięki niej, mogę powiedzieć, nawiązaliśmy kontakt jeszcze z dwoma grupami węgierskimi. Stowarzyszenie Nauczycieli Węgierskich, akademickich z Szaroszpatak i drugie stowarzyszenie, które mieści się w Miszkolcu. Mamy również nawiązany na współpracę z Stowarzyszeniem Węgierskim, takim wojennym, które propaguje i rozwija pamięć o I wojnie światowej, który my też zrobiliśmy, prawda, mamy jako Przemyśl, twierdza Przemyśl, duże zasługi i też byliśmy na Węgrzech, na inscenizacji bitwy z I wojny światowej, w zeszłym roku na Słowacji było, w tym roku będzie w Medzilaborcach. No i też przyjeżdżają do nas, wystawy wspólne robimy, zaczęliśmy robić wspólne wystawy z klubem Sanockim i w Sanoku, i w Przemyślu, i wspólną wystawę właśnie, którzy nasi artyści i członkowie z klubu Sanockiego, z węgierskiego i ze słowackiego na temat I wojny światowej. Ta współpraca międzynarodowa dzięki tym naszym artystom i tym obrazom, tym zajęciom, zacięciu tym artystycznym, jakoś poznajemy i ludzi, i nasz teren. Tutaj w Przemyślu w zasadzie, no tutaj udało nam się u pana Szpaka, znaczy pomógł nam, że nas zaprosił tutaj, mogliśmy wystawić swoje prace. Myślę, że ta będzie współpraca nam się układać, będzie dla obu stron.